Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kiedy, moi drodzy, słucham tego fragmentu o skarbie, przychodzi mi do głowy jedna bardzo ważna myśl. O tym, że my jako chrześcijanie nie musimy być ubodzy. Owszem, mamy być skromni. Owszem, nie mamy gromadzić dóbr na tym świecie. Ale jeżeli łaska Pana Boga w naszym życiu jest taka, że mamy coś, że coś posiadamy, to powinniśmy mieć pamięć o tym, że to nie jest tylko i wyłącznie nasze. Powinniśmy pamiętać o tym, że dostaliśmy to od Pana Boga i że wszystko na tym świecie jest darem od Pana Boga. Więc co mamy z tym zrobić? Mamy z tymi wszystkimi dobrami, które posiadamy, dzielić się z drugim człowiekiem. I wtedy będziemy gromadzić sobie skarby w niebie. I obyśmy, moi drodzy, potrafili na to wszystko, co w naszym życiu mamy, właśnie patrzeć w taki sposób, że nie jest to tylko nasze, ale jest także i drugiego człowieka. Wszystkiego dobrego. Zostańcie w domu i czytajcie Biblię.